powrotem powinno być szybciej. Hey, BD-1. Przeszedłeś próbę. Więc wiedziałaś o BD-1? Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, BD-1, to jest Gris. Hej, Gris! A to co? Złaź z mojej sofy, no! Złaź mi z sofy już! Uciekaj stąd, won! To jest BD-1. Jest z nami. W nosie mam, z kim jest. Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamę po oleju z tapicerki tkanej z potoli? Nie bardzo. O, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak.
Opowiedz, Kal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedi zwany Ino Cordova ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, Cordova, ty głupcze! Znałaś go? Tak! Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Cordova był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. Mówi mistrz Obi-Wan Kenobi. Z wielkim bólem donoszę, że zarówno zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać Imperium. No to do dzieła! Znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką Cordovy. Wspominał coś o planecie Datomira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj, zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie Imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed Imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Datomira czy Zefo? Twój wybór. Hej, Gris, co to jest? Co? Nie widziałeś nigdy terrarium? No ale zwykle w środku są rośliny. Wiesz, byłem nieco zajęty wożeniem cię po całej galaktyce, ale mógłbyś mi się odwdzięczyć nasionami. Ty nie lubisz przyrody. Dzikiej przyrody? No jasne. Ale gdy tkwi sobie za grubym umbarańskim szkłem, wtedy ją kocham. Dobra, może jakieś znajdę. Sir, czy ty w ogóle czujesz moc? Tak, ale nie otwieram się na nią. Odpycham ją. Ty powinieneś robić dokładnie odwrotnie. Wiesz co? Przypomniała mi się jedna rzecz sprzed czystki. To było bolesne, ale odnalazłem wtedy część siebie. To dobrze. Znów uczysz się otwierać na moc. Dlaczego tak mówisz? Bo wiem, jak to jest żyć bez niej. Dobrze. Będę się starał. Później pogadamy. Spójrzmy. Więc, gdy odbudujecie zakon, pozostali Jedi wyjdą z ukrycia? Skąd pomysł, że jeszcze jacyś się ukrywają? Tak tylko pytam. Chodzi ci o jakiegoś konkretnego Jedi? Dorastając, słyszałem opowieści o zielonym, spiczastouchym, legendarnym mistrzu Jedi i... Masz na myśli mistrza Jodę? Tak, jest prawdziwą legendą. Chwila, co? Kto? Nie. Mówię o mistrzyni Yaddle. Członkini Najwyższej Rady Jedi? Tak, wszyscy o czymś marzą. Ja marzę o tym. Żaden problem.
Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Chyba, że wiatr się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Idealne lądowanie. Gryzie rządzie, kotku. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Kal, tutaj. Dobrze ci poszło na Bogano. Im więcej informacji o Cordovie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Poczekaj. Widzę, że wiele razem przeszliście. To niełatwe. Tak, to prawda. Ale myślę o tych, którzy kiedyś we mnie wierzyli. Jeśli się poddam, zawiodę siebie i ich. Też masz pewnie takie osoby. Praufa. Przyjaciela z Braki. Poświęcił się, żebym ja mógł żyć. Wierzył w ciebie. Wiele osób na tobie polega, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. Walcz dalej, Kal. Dla Praufa. Dla wszystkich. BD-1 to miły droid. Chyba zaczyna cię lubić. Cordova musiał lubić droidy. W końcu powierzył tak ważne informacje BD-1. Poczekaj. Wracaj tu! To coś, co może się nam przydać? Hej, BD-1! Co tam jest? Co znaleźliśmy? Zamknięte na dobre. Uważaj, BD. Zrobisz tkan? Kal, słyszysz mnie? Imperium,
Znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? Oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Dzięki, BD-1. Hej, BD-1. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. Skrzynka z tymów. To będzie tutaj. Chwila. Weźmiesz więcej? Dzięki, BD-1.
miałeś ruch? Jedi, zachować ostrożność! Zapłacisz za to! Zbliża się przeciwnik! Już po nim! Nie mogę, zostałem sam! Same kłamstwa. Imperium po prostu chciało tych ziem. Jedi, tworzyć szyk! Oberwał! Nie będzie dać się zabić. Dokąd nas zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko.
Co tam jest? Co tam jest? Wygląda na problem. Zrobisz skan? Zeskanujesz? Co znalazłeś? Pewnie jeden z Zefo. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Też to widziałeś? To chyba niedobrze. Żadnych jeńców! Zastrzelić go! Co tam masz? Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Następni.
Zostańcie! Proszę, nie wstawaj! Mogę strzelać! Nie, nie mogę przesunąć. Jak cię miewasz, Bidi? Radzisz sobie, BD-1? Przynajmniej nie zginąłbyś jak tchórz. Jedi! W końcu popełnisz błąd! Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować do naszego celu.
Zalecam zaprzestanie pracy i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Jest tu ten Jedi! Do dzieła! Wyglądam na to, że zostałem sam! No dalej, walcz! Co tam jest?